Polskie proszę bardzo. Jogurty. Ale co z super państwem? Panie doktorze, było pytanie o Ukrainę, będzie pytanie o Litwę. Pan wspomniał, że Niemcy były adwokatem Polski przy wejściu do NATO czy UE. Myśmy byli takim samym adwokatem dla Litwy przy jej integracji ze strukturami europejskimi, atlantyckimi. Tak samo inwestowaliśmy w rafinerię w Morzejkach, polskie samoloty strzegły litewskiego nieba. No jednym słowem, na tym poziomie wysokim, międzyrządowym, nasze relacje oficjalnie były bardzo dobre. Tymczasem Litwa niestety tępi prawa miejscowych Polaków. Celowo nie używam słowa Polonia ani diaspora, bo ci Polacy to są ludzie, których rodzice tam żyją od stuleci. I niestety teraz w Republice Litewskiej mamy do czynienia z taką durną, bezmyślną polityczną poprawnością, która się przejawia w litwanizacji polskich nazwisk, w usuwaniu nazw polskich ulic, we wpychaniu języka litewskiego na siłę, tam gdzie Polacy żyją od wieków. Mam pytanie, czy według pana jest możliwe, żeby Polska wreszcie zaczęła prowadzić bardziej asertywną politykę, żeby bronić interesów Polaków, których na Litwie jakby nie było żyje 300 tysięcy? Po pierwsze jest możliwe, po drugie jest konieczne. Ja odpowiem na pana pytanie, zaczynając od Białorusi, o którą pan nie pytał. Ja, jak państwo być może wiecie, najbardziej zajmuję się Białorusią. I sytuacja nie Polonii, tylko Polaków, tak jak pan powiedział, na Białorusi jest tragiczna. Ale ja, państwo możecie to sprawdzić, walczę o to, żeby była lepsza. Ale o ile ja jestem w stanie zrozumieć, nie zaakceptować, ale zrozumieć, że dyktator białoruski w ten sposób źle traktuje Polaków na Białorusi, to nie jestem w stanie zaakceptować, że demokratyczne władze Litwy, która to Litwa należy do Unii Europejskiej, źle, a nawet bardzo źle traktują Polaków tam mieszkających. Więc na pytanie, co my możemy zrobić, albo jak to możemy zrobić, odpowiedziałbym już nawet nie bilateralnie, czyli Warszawa, Wilno, tylko inaczej, trzeba użyć do tego właśnie narzędzi unijnych. Znaczy Wilno, czy Litwa musi przestrzegać standardów unijnych, które narzuciła sobie, ograniczyła swoją suwerenność, w tym znaczeniu nawiązując do poprzedniego pytania, wstępując do Unii Europejskiej. My mamy do tego narzędzia. Proszę zwrócić uwagę, że w Parlamencie Europejskim ja na przykład dwie interpelacje napisałem dokładnie w tej sprawie. To znaczy, bo to jest dyskryminacja Polaków mieszkających na Litwie. Na to akceptacji nie powinno być i w moim przekonaniu Litwa, jeśli będzie kontynuować tę politykę, nie chcę powiedzieć represji, ale właśnie dyskryminacji wobec Polaków, powinna być za to karana na forum europejskim.